Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajemy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, witam się z wami w innym miejscu niż ostatnio skończyliśmy, ponieważ chciałam u Kareta sprzedać parę rzeczy, żebyśmy mogli sobie zrobić mikstury z rudy. Natomiast podczas sprzedawania natknęłam się na błąd. Na błąd polegający na tym, że mam zbagowane bryłki. I najzwyczajniej w świecie nic mi to kompletnie nie da. Może jeśli masz dość rudy. Aha, oddałam mu właśnie bryłki. Może szkoda. Dobra, elo. Tak, jest parę rzeczy, które jeszcze chciałabym zrobić przed wielkim finałem, do którego się zbliżamy bardzo, bym powiedziała... Bardzo się już zbliżamy. Moi drodzy, znalazłam miecz jednoręczny dla siebie, karmazynowy świt. Nie wiem, gdzie go znalazłam, nie wiem, jak go znalazłam. W ogóle mogę też nagle założyć tą szatę mrocznego mistrza. I nie wiem, czy gdzieś dostałam coś, gdzieś, jakoś, przez przypadek. Natomiast no, wygląda na to, że jest ona w sumie lepsza. Tylko tą ochronę przed bronią ma taką dosyć słabą. Ale w sumie też tracimy HP, więc zostaniemy jednak przy tej zbroi. Jest parę rzeczy, które chciałabym zrobić. Mianowicie, chciałabym wrócić do miejsca, gdzie jest wyspa Uriziela. Dlaczego? Ponieważ zostawiliśmy tam tych ludzi w tym obozie. I pomyślałam sobie, że może jednak warto byłoby tam wrócić i postarać się pokonać tych ludzi. Mimo wszystko. Więc teraz to zrobimy. Jest tam właśnie parę miejsc, które są przez nas do odwiedzenia, gdzie nie wybiliśmy jeszcze wszystkich potworów, wszystkich stworzeń. To ja wrócę na powierzchnię tym, no nie? Chyba nie o to mi chodziło. Dobra, mam nadzieję, że mnie wykrzaczy. Błagam. Mroczne tajemnice są takie, że lubią mi wykrzaczać, szczególnie jak często przechodzimy przez jakieś teleporty. Także uważajmy na to. Idziemy na wyspę Uriziela. Oczywiście. Ja oczywiście się troszeczkę też pogubiłam i zapomniałam, że tutaj jest przejście. Jest parę rzeczy, które możemy zrobić. I zrobimy je. Teraz. Jesteśmy też teraz na wyspie Uriziela. Jest tutaj dosyć spory, pusty teren. Więc wydaje mi się, że powinniśmy to wykorzystać, ale to bardziej w tym obozie orków, w którym byliśmy. My się przebiegniemy. Widzę, że troszeczkę mi gra klatkuje tutaj, ale to nic. Moglibyśmy też w sumie odkryć, wydaje mi się, sekretny pokój. Jest tak zwany pokój poziomek, czy on się jakoś tak nazywa. Ale to nie teraz i w ogóle. Tutaj w tym obozie prawdopodobnie nikogo już nie ma. W ogóle został tylko tamten obóz tamtych ludzi. Ale chciałabym zrobić tak. Mamy coś takiego w ekwipunku jak róg, którego nie mogę użyć jakimś cudem, bo wiem, że jest taki róg. Mamy też smoczy róg i ten róg, który jest zbagowany. Chyba, że nie mogę go używać w tym świecie jakby, tylko w tej normalnym. No sama nie wiem, ale sprawdzimy sobie przy okazji jeszcze ekwipunek tak trochę. Jak widzicie, mamy sam syf. Ja w ogóle nawet nie mogę tego wszystkiego za bardzo sprzedać, a jeżeli już, to sprzedawanie tego byłoby żartem. Wierzcie mi, tego jest po prostu za dużo. Więc najzwyczajniej w świecie zostawimy to w świętym spokoju. Czara życia. Tego w ogóle nie mogę używać. Te czarne perły. Za to można dostać kupę hajsu. Natomiast nie będziemy tego robić. Mamy natomiast możliwość przyzwania sobie własnego smoka. I myślę, że skorzystamy z tej okazji. Tutaj też, jak pamiętacie, był też ten szaman, który jest bardzo uparty na mnie. I jestem ciekawa, czy ja w ogóle jestem w stanie go tknąć. Także podejdę do niego i jeszcze na szybko spróbujemy. Z tego, co widzę, prawdopodobnie nie jestem w stanie mu jednak zrobić krzywdy. Chyba, że jest gdzieś w okolicy ktoś, kto za niego, można powiedzieć, odpowiada.
To może być ten demon, który jest tam oczywiście niżej, ale tego demona nie wiem, czy jestem w stanie też pokonać. Wydaje mi się, że chyba nie. Ale warto podejść i spróbować. No, tylko żebym... Okej, dziękuję. Tutaj jest demon, który najprawdopodobniej właśnie strzeże nam naszego kumpla. Tu jest jakaś broń. Jak widzicie, ja tego demona też nie jestem w stanie pokonać, także to są dwaj przeciwnicy, którzy są nieśmiertelni na tej wyspie. Nie wiem, z czego to wynika. Natomiast, no dobrze, niech tak będzie. My za to idziemy do tego obozowiska. Tutaj już wszyscy mnie biją. Jestem na to przygotowana. Także znalazłam w ekwipunku, poza nagraniem, coś takiego jak smoczy róg. I to jest róg, który przyzywa nam smoka. Także użyjmy go. Ja tylko zadałem wróg. Uwolniłeś duszę ojca smoków. Będę cię strzegł. To wspaniale. Dobra. Mój prywatny smok. Oj, dokładnie, stary. Twój prywatny smok. I wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment, żeby go wykorzystać na tych oto panów, którzy są bardzo niemili w stosunku do mnie. No, świetnie. Pan smok się zbagował, na mnie rzucił się demon. Po prostu świetnie. Widzę, że ten smok nie chce mi pomagać. Dobra, musimy się wczytać, bo się pobagowała gra. Pan smok ma ze sobą problem. Ale, taka ciekawostka. Możemy za niego zdobyć expa. I to 5000. Plus skórę, kły, serce i krew. I spadamy. Bo jak ten demon mnie dorwie, to się skończy moja zabawa. Także biegniemy. Tak, żeby się ode mnie odczepił. Chociaż widzę, że może być z tym jakiś problem. Powiem tak, obejdziemy go. On nie powinien się zorientować, powinno być wszystko dobrze. Tak, tutaj już w tym kręgu też oczywiście byliśmy. Liczyłam, że ten smok mi pomoże z tymi draniami. Ale jak widać, nie pomoże mi. Trudno. Musimy sobie poradzić sami. I teraz pytanie. Czy założyć tą zbroję tego maga? Mam nadzieję, że ten demon to się jednak ode mnie odwalił. Wiecie co, może założymy sobie tą szatę, bo ona jednak ma przed pociskami dużo ochrony. Tylko musimy mieć oczywiście możliwość szybkiego biegania. Dobra, jeżeli będą też do mnie pojedynczo podbiegać, to raczej problemów też jakichś dużych nie będzie. Ja mogę ich też dobrze trzymać na dystans. Także ten awer na przykład będzie już plackiem. Ma bryłki. Szczerze mówiąc, zostawię te ciała już tutaj. Sprawdzę tylko jego broń, czy nie jest lepsza od mojej, ale bardzo w to wątpię. Zabójca. Tutaj jest. No, słabiutkie. W ogóle te bronie są pod zręczność. Nie wiem, czy ktoś zauważył. Czekam na kolejnego... na kolejną osobę. Okej, ten będzie do mnie strzelał. Dobra, tu jeszcze... O nie, to ty. Dobra. To tak, zaczynam od ciebie. Teraz ten, co strzelał. Tylko, że to był ten obok. To nic. Mamy ich pokonanych. Jeszcze zgarniamy oczywiście za nich expa, no nie? Bo to najbardziej na tym mi w sumie zależało. Dobra. To zrobimy tak. Wrócimy sobie do naszej zbroi.
super. I sprawdźmy, co jeszcze tutaj można znaleźć. Jest kowadło, palenisko, skórzany mieszek. To jest jedna z rzeczy, które mnie interesują. Jest kufer. Otworzyłabym go, natomiast boję się, że będzie w nim syf. Dobrze, ryzykujemy. Spotkam się z wami, jak już go otworzę. Okej, moi drodzy, udało mi się otworzyć tę skrzynię i widzę, że czeka na nas tutaj dosyć dobra nagroda. Mamy strzały, mamy również bełty, natomiast dobra, zbiorę to wszystko. Nie zajmie to jakoś dużo czasu. Łuk śmierci. To jest łuk, który mieliśmy zanieść, z tego co pamiętam, do jednej osoby. Mamy też kuszę wojownika, mieściwa stal, pięść trolla, hełm paladyna i mroczna zbroja. Razy dwa. Dobra, trzeba przyznać, że całkiem niezłe EQ dostaliśmy. Sprawdzimy tak. Zbroja jest, co ciekawe, gorsza. Spełniasz wymagania. Broń, pociski, ogień. No i tak zostajemy przy tej prawdopodobnie. Natomiast hełm powinien być lepszy. I tak właśnie jest. Także jeżeli o to chodzi, to mamy fajny set przynajmniej. Przynajmniej coś nowego wpadło. Jeżeli chodzi o jakąś kuszę... Okej... Mogę nosić łuk śmierci. Super. Z tym, że łuk śmierci będziemy musieli oczywiście oddać. Wrzask berserkera, wino, czyli ser. Czy jest tutaj coś jeszcze jakiegoś takiego godnego uwagi? Wydaje mi się, że nie, ale możemy jeszcze wejść na mury. W teorii chyba powinna móc na nie wejść, niestety nie mogę. Chyba, że spróbujemy jakoś bokiem. Tu widzę też w ogóle, że może coś być. Chociaż nie za bardzo. Tam jest oczywiście wrak statku. Wiecie co, kusi mnie zobaczyć, czy jest tam coś na górze, ale widzę, że normalnie nie mogę wejść, chociaż tu jest jeszcze jedna chyba drabina. Może ta będzie działać. Okej, widzę, że drabiny nie działają, więc tak, pozwólcie, że się wyleczymy do full. Do full HP. I wejdziemy sobie Marvinem na tą drabinę. Dobra, to tak, F5. B Marvin B i F8. Tutaj akurat widzę, że na tej drabinie nic nie było. A na tamtej drugiej... No... Widzę, że drzewa mają jakiś problem ze sobą. Okej, widzę, że tutaj jest kufer, więc powinnam się tutaj móc dostać w takim razie. Spróbujemy otworzyć ten kufer. No, widzę, że on jest otwarty tak po prostu. Jest tutaj zbroja chaosu, czyli kolejna zbroja, która jest po prostu do dupy, jak na mój gust. Zbroja chaosu. Jest tutaj, nawet nie mogę... Co? A nie, da się nosić hełmu razem z nią, okej. Dobra. Czyli w sumie i tak nic wielkiego. Dobrze. Co ciekawe, mogłam zejść z tej drabiny, ale wejść już nie. Co wy macie w ogóle przy sobie? Macie rozgrzane pręty. Kusze wojenne. Dobrze, moi drodzy. Czyli w takim razie, jeżeli chodzi o to miejsce, to wydaje mi się, że zrobiliśmy tutaj wszystko. Wyciągnę sobie tylko jeszcze łuk, żeby zeskanować okolice, czy na pewno wszystko, co się dało, to zabite. Raczej tak, ale lepiej się upewnić, że żadne żywe stworzenie tutaj już nie przetrwało. Trolla, który tutaj był, oczywiście też pokonaliśmy już. Jeżeli chodzi o świat pradawnych, to też już tam wszystko leży plackiem. Zastanawiam się tylko, jak się nazywał ten kapłan? Tutaj, który się znajduje. Arcykapłan Beliara, który widzę, że się na mnie denerwuje. Dobra, arcykapłan Beliara, tak? To wiecie co? Szybko.
sobie wygoogluję go. Czy jesteśmy w stanie go w ogóle pokonać? Bo czasami tak jest, że takie rzeczy są po prostu pobagowane, albo nie wiem. Jestem bardzo zainteresowana tym, żeby jednak maksymalną liczbę punktów doświadczenia zdobyć. Arcykapłan Beliara. Powinien mi pokazać oczywiście mroczne tajemnice. Sprawdźmy to. W modyfikacji nosi nazwę Arcykapłan Beliara. Jest to najwyższy środkowy kapłan Beliara w Avalon. Tak, bo wyspa ta nazywa się Avalon. Przebywa w świątyni na wyspie Uryziela. Jest stworzony przez dwóch nieumarłych strażników. Jest odporny na wszystkie ataki z wyjątkiem silnej magii, na przykład czaru śmierć ożywieńcom. Dobrze, to wiecie co? Jak mamy śmierć ożywieńcom, to można było spróbować go pokonać. Wydaje mi się, że powinnam mieć takie coś. Armia ciemności, kontrola, śmierć ożywieńcom. Mam, jak najbardziej. I to jedną sztukę akurat. Także wiecie co? Spróbujmy. Dawaj. Udało się. 1500 expa jest za niego. I ma w sobie przyzwanie golema w ilości ogromnej i widzę, że pan demon postanawia mnie zaatakować. Zapomniałam niestety, jak ten demon się nazywa. Bo też może być sposób na pokonanie go. Także szybko podejdziemy i zobaczymy jego nazwę. I też sprawdzimy sobie szybko, czy jest możliwość go zabicia. Jeżeli tak, to byłoby super. Bo byśmy sobie wtedy zgarnęli tamten mieczyk i w ogóle może expa trochę więcej jeszcze. Jak ty się nazywasz? Widzę, że znowu mi się łuk zbugował. Więc będziemy musieli do niego niestety podejść. Jak ty się nazywasz? Strażnik świątyni. Dobra, zanim się wczytam. Tak, na pewno? Nie wiem, chyba. Dobra, poczekam, aż mnie zabije. Chyba tak, chyba strażnik świątyni. Świątyni. Mroczne tajemnice. Albo nie. Wiecie co? Szkoda, że mi się łuk zbugował, bym chyba wolała go jednak łukiem zaznaczyć. Także jeszcze raz ten łuk poproszę. Jeszcze mamy pożeracz serc. Dobra, spróbujemy go jeszcze raz zaznaczyć i sprawdzić, czy on się tak na pewno nazywa, bo nie mam żadnej informacji na jego temat. Mi się to bardzo nie podoba. No bo tak naprawdę on jest naszym ostatnim przeciwnikiem w tym świecie, nie? On się chyba zdenerwował. Strażnik świątyni, no jak najbardziej. Strażnik świątyni. Szczerze? Nie ma żadnej informacji na jego temat. Chociaż, może jakbyśmy wpisali Strażnik Świątyni Wyspa Uryziela. Albo Avalon. Mroczne tajemnice. Wyspa Uryziela. Sprawdzamy oczywiście. Jest to ogólnie obóz wojowników, to co pokonaliśmy tutaj tych ludzi wcześniej. A, obóz wojowników Beliara to jest. I oni chronią Uryziela niby. Fauna, tak.
No dobrze, fajnie. Najgorsze jest to, że nie ma kompletnie niczego na jego temat, rozumiecie to? Dziwna sprawa. Dobrze, czy w takim razie on akurat zostaje sobie tutaj w tym świecie do końca swoich dni? Ja tego kapłana zabiłam, tak? Tak, na pewno. Dobrze, czyli co? Wracamy z tego miejsca. Czy tu na górę da się wejść? To też jest dobre pytanie. Powinno się dać tutaj bokiem. Dobra. O fuck, zabiłam właśnie grę. Zablokowałam sobie bezimiennego. Dobra, chyba naprawiłam. Wejdziemy sobie tutaj na kodach, bo widzę, że jest też problem. O, hello! O, shit. Tu się da wejść od dołu. Dobra. To moi drodzy, cofam. Wczytujemy się i wejdziemy od dołu. Widzę, że tutaj jeszcze został jakiś ork. No, chciałabym go jeszcze pokonać. Żebyśmy faktycznie zgarnęli sobie full expa. Dobra, zanim wejdę tam na bok, to chciałabym się dostać tu. Cześć, no nie krzycz może, co? Oh fuck my life. O Boże. Ty chyba nie zejdziesz do mnie, coś czuję, stary. Jak zejdziesz, to ci bardzo gratuluję. No, widzę, że miałeś bardzo duży problem ze sobą. Tu będzie tak samo? Tak, słyszę orka. Z tym, że ty akurat mnie nie atakowałaś. Dobrze. To co, robimy F5 i wylatujemy chyba stąd. Cała wyspa została przez nas zrobiona. Dobra, placusia mogę przyjąć. Niech będzie. I ten czarny smok, jak widzieliście, którego przyzwałam sobie rogiem, to jest prawdopodobnie ten sam czarny smok, którego spotkaliśmy tutaj na wyspie. Przynajmniej miał tą samą nazwę, także no, na to by wyglądało. Na to by wyszło. Dobrze, czyli rozumiem, że tutaj już wszyscy są nieżywi. To tak, wracamy w takim razie do naszego świata jakby normalnego. Tutaj wszystko załatwione. I tak. I pójdziemy prawdopodobnie dzisiaj do wieży Xardasa. Bo tak naprawdę też już w normalnie Mrocznych Tajemnicach nie mam nic do roboty. W sumie. Ogarnięte jest teraz już wszystko, co się dało. Wchodzimy. Błagam, tylko niech mi gry nie wyfala, proszę. Bo to mi tylko potem dodaje, wiecie, rzeczy do montażu. W ogóle ja powinnam sobie zapisać, że to jest pierwsza skrzynia, którą otworzyłam, tak gdzie znaleźliśmy ten hełm, bo później się pogubię. Widzę, że u nas aż pada deszcz z wrażenia. I teraz, skąd będzie najbliżej do wieży Xardasa? Wydaje mi się, że z obozu na bagnie. Obóz na bagnie. Nie wiem, czy mam teleport załączony. Nie, nie mam. Także załóżmy sobie. Chociaż, kurczę, mogłam pobiec od Xardeo, od Xardupy. To może jednak do Xardasa. Pod którym? Aha, pod dziewiątką. No dobra. Od Xardasa chyba będzie jednak szybciej. Szczególnie, że no to też jest na ziemiach orków, więc niedaleko. I tak, i zastanawiam się, co nam jeszcze zostało. Niedużo. Mamy jeszcze chromanin, oczywiście. Chyba zostały nam 3 chromaniny do zdobycia, albo 2. Nie jestem aktualnie pewna ile. Natomiast no, chromanin dopiero później. Najpierw musimy uzyskać dostęp do starego obozu. Bo jak wiecie, no nie chcemy się tam przecież wcisnąć, że tak powiem, no na chama, nie?
Znaczy, chcemy na Hama, ale, że tak powiem, nie chcemy się bagować przez ściany czy przez jakieś drzwi. W ogóle też dzisiaj będzie dłuższy odcinek, około godzinny, także przygotujcie się. Prawdopodobnie już zresztą widzicie, że odcinek trwa godzinę. Nie wspomniałam na początku o tym. Natomiast no, chciałabym zrobić jak najwięcej, chciałabym jak najszybciej Mroczne Tajemnice skończyć, na rzecz oczywiście tego, że żebyśmy przyspieszyli trochę kroniki. Wtedy będą 4 odcinki z kronik. Teraz były 3 w tygodniu. Także w sumie tylko i wyłącznie dlatego. Tak, tu jest oczywiście nasz mag, który będzie, któremu mamy potem oddać zadanie, ale jeszcze najpierw trzeba to zadanie wykonać. Ja do wieżek Sardasa bardzo nie lubię wchodzić, szczególnie w Mrocznych Tajemnicach. Zobaczycie sami dlaczego. Z tym gadem to nasz kochany mag wcale nie przesadził, że tak powiem. Więc no, będziemy mieli niezłą zabawę. To co? Ja nurkuję? Tak. Okej, myślałam, że się zbugowałam. No, dobra. Mamy wieżę Sardasa zatopioną. Poprzednią, jakby to można było powiedzieć. I będziemy sobie oczywiście nurkować. Nienawidzę tego. Najbardziej też nie lubię tutaj wpływać, bo zawsze jest tak, że się gdzieś tutaj utopię. Szczególnie, że ja nigdy... Okej, chyba tędy wpłyniemy. Przynajmniej powinniśmy. No to wygląda. Jesteśmy w środku. I zaraz rozpęta się prawdziwe piekło. Powiem wam wprost, jak grałam poprzednim razem, to było ostatnie miejsce, do którego dotarłam. No, mam wojowników cienia, także może najpierw jednak nimi byśmy się zajęli. No okej, nie robicie mi już przynajmniej takiej krzywdy jak kiedyś. Ale chciałabym jednak tego wojownika, bo on będzie mi zadawał obrażenia. Kurwa, mogę? Dziękuję. No jak widzicie, troszeczkę obrywałam i to trochę bardzo nawet. Ale to dlatego, że po prostu gra mi nie dała wojownika cienia ubić. Zaraz podejdziemy sobie do tego szkieleta, który przyzywa nam innych. Ja właśnie też się cieszę, że tak poczekałam z tym samym wątkiem pradawnych na troszeczkę jednak późniejszy moment. Jak widzicie, tam jest smok, który nie wiem dlaczego postanowił do mnie iść. Ja nie chcę raczej, żeby on szedł do mnie. Tam jest też kolejny szkielet mag. Przynajmniej wy nie bijecie z broni za bardzo, tylko z kopniaka. Dobra, widzę, że muszę podejść jednak. Wow! Wow! Co jest? Mi się wydaje, że ten smok powinien ze mną zagadać, a nie mnie od razu lać. Aj, niedobrze. Nie myślałem, że spłonę na jednego hita. Szczególnie, że mamy zbroję, która... No wiecie, nie powinna do tego dopuścić. Mamy całkiem dużą odporność na ogień. Jest to takie trochę dziwaczne. A może byśmy sobie też przyzwali swoją armię ciemności? To powinno się udać, natomiast później... No dobra. Ten sobie kastuje. Co te zombiaki takie są? Jakieś mało odporne. Znaczy się bardzo odporne. Mogę? Dobra, ten szkielet mi tam jakoś bardzo nie ten. Nie przeszkadza jednak. Dobra. Jesteśmy, wydaje mi się, na całkiem dobrej pozycji mimo wszystko. Okej, tutaj nic się nie dzieje. Okej. Dobrze, zrobimy tak.
Przyzwijmy sobie Armię Ciemności. Armia Ciemności. Piątka. I przyzywamy. I zobaczymy, co nam to da. Serio? Nie przyzwała się? No dobra. Widzę, że musimy więcej many zmarnować. Długo jeszcze? Dziękuję. Dobra. Powinno być dobrze. Tamten smok widzę, że ma ze sobą problemy. A gdybym tak weszła sobie tędy... Okej, widzę, że jest tylko więcej problemów. Ten smok ma niezły baguette game. Ja się bardzo cieszę, panowie, że jest jak jest. Wiecie co? Oh fuck, oh my god. Zapomniałam o tym szkielecie. Ja się bardzo, chłopcy, cieszę, że wy tutaj jesteście, wiecie, ale no... fucking... Czy to był mój szkielet? Nie wiem. Ej, panie z buta, wjeżdżam! Dobra, gin. Tamten sobie będzie znowu przyzywał, nie? Cholera. Już nie wiem, które kostki moje, a które... O, fuck. Dobra. To jeszcze raz. To może spróbujemy inaczej. Ja bym chciała trafić w tego szkieleta, żeby te kostki się nim zajęły. To byłoby naprawdę świetne. Natomiast no, mamy dosyć dużo tych armii ciemności, więc nie powinno być raczej problemów. To są moje szkielety, jak najbardziej. Nie? Które nie są moje? Co tu się dzieje? Większość nie jest moich, prawda? Dobra. Ty nie jesteś mój. Wy też nie jesteście moje. Jasne. Wiecie co? Ten łuk bym chciała sobie odbagować. Z prostej przyczyny. Jak trafię sobie w tego szkieleta maga, może kiedyś. Wydaje mi się, że własne szkielety mnie biją. Dobra, mogę? O, fuck. Muszę ubić tego szkieleta. Gorzej, że ten smok też mnie ubije szybciej. No, fuck my life. Jesus. Wiecie co, może jakąś kulą ognia mu pierdzielne, nie? No powiem tak, jest trochę niedobrze. Szczególnie, że część szkieletów mnie bije, bo... Kuźwa. Który? Więcej tego gówna. Dobra, weźmiemy sobie, odczepimy telekinezę. Ognista burza, deszcz ognia mam w sumie. Dobra, niech będzie kulka ognia taka zwykła. Dawaj. Widzę, że to nawet do niego oczywiście nie dotarło, tak? 8000 expa za coś dostałam. Ciekawe niby za co.
Dobra, zrobię F5. Zrobię F9. Czy wy widzicie, kuźwa mać, ten młyn? Wy to widzicie? Cholera. No nie jest dobrze, no. A, bo to smog jakimś cudem padł. Ej, wiecie co, ja się naprawdę zastanawiam, co jest nie tak z tą modyfikacją, bo... Ostatnio też tak było, że wiecie, przyzwałam sobie Paladyna i Nosa i nagle on mi coś zabił, nie? Który mnie leje? Wszyscy mnie leją? Wiecie co? Ja sobie wezmę... Pozbędę się was. Jeszcze ty? Oczywiście za swoich się nie dostaje expa. Nieumarły sok, skóra wilka, kłys, mocze łuski. Ja nie wiem, dlaczego ten smog w ogóle padł. On nie powinien tego oczywiście zrobić. Przynajmniej jeszcze nie teraz. No ale dobra, może nie będę jednak marudzić. Mamy zombie. Aha, i mamy wojowników cienia również. To było dobre. Jeżeli nic nie widzicie, to nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Mamy dziwny kryształ. Mamy też czarną rudę i misę z krwią demona. Wiecie co? Bo ja sobie chyba odczepiłam też telekinezę, nie? To tak, zróbmy dwie rzeczy. Jedna, odpalmy pochodnie. Ja nic nie widzę, bo u mnie światło świeci. W sensie słońce. I druga sprawa, którą chciałam zrobić i sobie chyba zapomniałam, serce smoka. Dobra, aha, telekineza chciałam sobie podpiąć, dobra. Telekineza, gdzie jesteś? Pod siódemką. Zardzewiały miecz to mnie jakoś bardzo nie obchodzi. Mamy skrzynię. Mamy starożytną zbroję magiczną, która jest oczywiście najlepsza. I dwie armie ciemności, które nie wiem jakim cudem się nie zebrały. Proszę mi to oddać. Tak, oczywiście zbroję sobie za chwilę założymy. I tu jest jeszcze jeden kufer. Wyszczerbiony topór, miecz śmierci i deszcz ognia, runa. Dobra. Niestety nie będziemy mieli biegania przez chwilę, ale to nic. Wkurza mnie to, że ten smok został ubity w ogóle jakby nie moją ręką, w sensie on zdechł jakoś przypadkiem. Nie do końca rozumiem w ogóle dlaczego. Dobra, kolejni wojownicy cienia. Lubię bardzo, jak to robicie, panowie. Ała! Okej. Nieważne, już ubici. Pochodnie zgubiłam, tak, jak najbardziej. Dobra, czy jak widzicie, gra się trochę pobagowała ogólnie, nie? Dobra, tutaj też są chyba kuferki, z tego co pamiętam. Tak, mamy eliksiry w ilości sporej, bryłki, kolejną runę i przyzwanie demona. Ja nie korzystam z tego za bardzo. Zbroja z pancerzy pełzaczy, starożytny miecz, królewski hełm. Coś jeszcze? Jeszcze jakiś pierścień chyba trzymasz. Pierścień. Dobra. Tutaj? Okej, napoje. Niech będą. Tam nie było napoi, tam było co innego. A tutaj napoje życia, bryłki kolejne. Nic takiego jakiegoś wielkiego. Bardziej bym powiedziała, że syf. Wiecie co? Otworzymy sobie krwawy kryształ, żeby mi zregenerował życie. Chociaż te kryształy są chyba wyżej. Chyba na pewno. No to wyżej scrollujemy. Przez pół ekwipunku. Runiczny kryształ? To nie. Chociaż rezurekcja może być. Dokładnie. To co? Może zostawimy te pochodnie i po prostu stąd spadamy. O nie, zbugowało mi się. O Boże, w ogóle wszystko mi się pobugowało.
Fuck no. Może nam się naprawi, jak wejdziemy do wody, wiecie? Byłoby dobrze. Natomiast no, załatwiliśmy w wieży Xardasa wszystko. Błagam, niech mi się to za chwilę naprawi. Okej, chyba się uda. A my wracamy oczywiście na powierzchnię. I wracamy do Xardasa. Zaraz sobie też założymy zbroję, bo jeszcze jej nie założyłam. Oczywiście najlepsza zbroja, no. Nie ma co powiedzieć inaczej. Akurat jest też ciemno na dworze. Czy ja stąd jestem w stanie w ogóle, matko, jedyna wyjść? Tędy na przykład, gdzieś, jakoś. Okej, tu jestem w stanie wyjść. To tak, zbroję może założymy u Xardasa. To i tak się do niego depnę. Do nekromanty. Okej, mogę biegać. Nic już nie jest zepsute, pobagowane ani nic. Założymy sobie zbroję u niego. Oczywiście. Chociaż nie powiem, ta zbroja Faellana jest naprawdę fajna. Ona robi niezłą ochronę przed ogniem i też dodaje plus 50 punktów życia. Także jest fajna. Nie wiem, co to za pierścień żeśmy zdobyli. Ale tak, zbroja jest na pewno do założenia. Oczywiście spełniamy wymagania. Broń mamy najlepszą jednoręczną, jaką się da, przynajmniej chwilowo. I sprawdzamy sobie tak. Tego amuletu nie założymy ogólnie, umieramy jak go zakładamy. Pierścień łucznika, opoka, potępieńca. No właśnie, ten pierścień by się przydało założyć, bo co ja mam teraz założone? Pierścień worownika 1, no to nie. Tą opokę byśmy sobie założyli, tylko nie wiem, czy nie zginę od niej, bo... Ona tam ma tego potępieńca w nazwie. No właśnie, zginiemy, tak jak myślałam. Nie znalazłam żadnego pierścienia pod Innosa i mi się to bardzo nie podoba. No dobra. Ale i tak musimy właśnie zdecydować, co będziemy nosić. Jeżeli chodzi o jakieś takie pierścionki czy coś. Amulet V, pierścień niewidzialności. A, to naprawdę sprawia, że jesteśmy... Serio? Zdjął mi zbroję? Fajnie. Talizman orków, pierścień Balkolisa, amulet maga. Amulet raczej nie będziemy mieli lepszego. Ale pierścienia szukam sobie. Mamy pierścień wojownika 1 najlepszy. Mogę dostać moją zbroję z powrotem, dziękuję. Chyba mi też broń zdjęło, jak najbardziej, F5. I zdjęło mi w ogóle chyba też amulet jakimś cudem. Nie, amulet nie, ale pierścień chyba szybkości mi zdjęło. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Mhm. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Mhm. No tak, możemy tak oczywiście zrobić, że Uriziel będzie w runie. Ale nam jest to oczywiście nieprzydatne. Czy tutaj gdzieś u Xardasa było łóżko? Nie przypomina mi się, więc niestety, ale będziemy musieli jeszcze przejść się bez. W sensie po ciemku. Idziemy do tego maga, bo obiecał nas wynagrodzić, także może powiadomimy go, że udało nam się pokonać smoka ożywionego w wieży. No i powinien być z nas oczywiście zadowolony tym oto zadaniem też, znaczy tą sprawą wykonamy w sumie zadanie, nie? Wróciłeś w jednym kawałku.
I na dodatek zabiłeś tego przebrzydłego gada. Świetna robota. Weź to w nagrodę. Oto szata i miecz. Te artefakty kiedyś należały do Xardasa, w czasach gdy służył Beliarowi. Teraz już ich nie potrzebuję, a tobie mogą się przydać. Dzięki. Tak, tak. A teraz zjeżdżaj mi. Kim jesteś? Jeszcze się nie domyśliłeś? Jestem tym, kim powinien być Xardas. Wiernym sługą Beliara. Jednak ambicja tego zdrajcy z każdym dniem stawała się coraz większe i w końcu chciał obalić samego Boga. Na to Beliar nie mógł pozwolić. Wysłał więc tego nieumarłego smoka, aby go zabił. Ale gdy tylko smok przybył do tego świata, uznał, że sam może nim rządzić i zaczął przyzywać nawet własne sługi. Gniew Beliara był wielki. Wezwał więc swojego najwierniejszego sługę, czyli mnie, abym zrobił tutaj porządek. Niestety nie mogłem zabić ani Xardasa, ani smoka. Droga do tego pierwszego była silnie strzeżona, której nawet ja nie mogłem przejść, a smok okazał się silniejszy niż przypuszczał sam Beliar. Ledwo uszedłem z życiem. Wtedy pojawiłeś się ty. Kiedy dowiedziałem się, że rozmawiałeś z Xardasem, uznałem, że jesteś na tyle silny, by móc pokonać nawet smoka. O tego zdrajcę Xardasa się nie martw. Zajmie się nim Beliar osobiście w swoim czasie. Wiedz, człowieku, że swoim czynem niezwykle uradowałeś mojego pana i niezmiernie mu pomogłeś. Już wkrótce świat zaleją jego sługi, a to wszystko dzięki tobie. Żegnaj, śmiertelniku. Już się więcej nie spotkamy. Zapamiętaj na całe życie to, co cię dzisiaj spotkało. Okej, okay, widzę, że Dibrus postanowił umrzeć. Błagam, już nie będę nic z niego zbierać, ale mówił, że jakąś broń. Ostatni cios od niego dostałam. A zbroja? Co to za zbroja? Habit nekromanty. Aha, no dobra. To mi tamto lotto. Widzę, że całkiem dzisiaj nam szybko minął czas, za szybko. Magiczny miecz Uriziel. Źródło energii i magno. Oczywiście kopiec rudy jest wystarczającym źródłem energii. Dobra, nie będę włączać pochodni, błagam. Wiecie, przypomniało mi się coś. Mamy przecież coś takiego. Jak kryształ czasu. Zróbmy to. Dziękuję bardzo. Fajnie. I mamy teraz wszędzie widno. Mogłam to zrobić już wcześniej. Zapomniałam sobie o tym. Okej, czyli w sumie mamy najlepszy set, jaki się da. To co? Biegniemy do Miltena, rozumiem. Właśnie też taka sprawa, bo nie wiem, czy wam to powiedziałam, ale zdobyliśmy teleport do starego obozu. A na jakiej podstawie? Zaraz wam powiem. Te wszystkie teleporty możemy sobie odznaczyć. Dlaczego? Dlatego, że zdobyliśmy kryształ, który się nazywa Multiteleport. Tak zwany. To jest chyba to. Spróbujmy. Tak, jak najbardziej. I teraz możemy sobie wybrać, gdzie chcemy lecieć. Jak widzicie, tego jest bardzo dużo. Wiecie co? Polećmy sobie do przemytników, ponieważ chciałabym spróbować oddać łuk Severinowi. Nie wiem, czy dalej mogę. Ale... Widzę, że masz przy sobie bardzo interesujący przedmiot. Tak. O czym ty mówisz? Nie udawaj, durnia. Przecież dobrze wiesz, co mam na myśli. Mówię o tym skarbie, który tak skrzętnie chowasz w ekwipunku. Złożę ci pewną propozycję. A ty, mam nadzieję, że jej nie odrzucisz. Ale najpierw opowiem ci pewną historię. Pewnie. I tak bym nie zdążył przed nim uciec. No dobra, mów. I to mi się w tobie podoba. Umiesz słuchać. A więc zanim utknęliśmy na tym zakupie, sporo czasu spędziliśmy na kontynencie. Poznałem tam kilku bardzo wpływowych ludzi. Ludzie ci posiadają ogromną władzę, a także wiedzę o pewnych zagubionych artefaktach. I tak się składa, że właśnie jesteś w posiadaniu przynajmniej jednego z nich. Te artefakty są relikwiami różnych kultur. Beliara, Innosa i Edanosa. Ja dowiedziałem się o istnieniu pięciu z nich. Są to relikwie Innosa, relikwie Edanosa, misza z krwią demona, graal życia i błogosławiony posążek Innosa. A skąd wiesz, że skarby znajdują się akurat tutaj, w kolonii karnej? Pośród tych wraków statków
znajduje się okręt ekspedycji, który miała je odnaleźć. Tak powiedzieli mi moi znajomi, dla których te świetuszka mają ponad materialną wartość. Więc jak będzie? Jesteś zainteresowany czy nie? Dam ci za nie dużo więcej niż ci zdziercy handlarze. Czemu nie? Ale nie oddam ich za pół darmo. Za każdą chcę 2000 bryłek rudy. Czy ci zgłupiał? Nawet na kontynencie nikt nie da ci za nie więcej niż 1000 złotych monet. Przestań mnie rozśmieszać. 1750 bryłek i koniec gadania. Moje ostatnie słowo to 1500. Ty podłeś zdzierca. Niech będzie. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Niech cię szlak trafił. Skubałeś mnie jak młodą gęś. Muszę chwilę ochłonąć. Wróć, jak będziesz miał jakieś artefakty na sprzedaż. Z tego co się orientuję... Mógłbyś poświęcić mi chwilkę? Pewnie. Co się stało? I tak. I nie. Co? To dla mnie trudny temat. Jeżeli mogę pomóc, to zrobię to. Wykrztuś w końcu o co chodzi. A jednak nie myliłem się. Jesteś uczciwym człowiekiem. To zależy z czyjego punktu widzenia. Staram się postępować według własnych zasad i mam silny instynkt samozachowawczy. To nie tylko to. Czuję w sobie płomień, żar i nosa. Chyba musisz trochę odpocząć od wykuwania mieczy. Jak chcesz, to pogadam z Tangorem i... Źle mnie zrozumiałeś. Daleko mi do szaleństwa. Noszę jednak w sobie przekleństwo, od którego nawet śmierć mnie nie uwolni. Nie rozumiem. Jak wiesz, byłem kiedyś paladynem w służbie Innosa. Jednak Bóg Ognia zadecydował, że nie jestem godzien, aby nieść jego światło rozpraszające mrok Beliara. Odmówiłem wykonania rozkazu. Sprzeciwiłem się woli mojego suwerena. Zdradziłem to, w co wierzyłem. Ale tam przecież były kobiety i dzieci. Tak, były, ale ta wioska była przeklęta. To nie dlatego sprzeciwiłem się kapitanowi Garandowi. Nie mogłem podnieść miecza w tej walce. Ta wioska to był mój... dom. Wszyscy moi bliscy czcili Pana Mroku. Składali mu ofierze niedołężne i chore dzieci. Ja także byłem jedną z takich ofiar. Kiedy leżałem już na ołtarzu, a kapłan uniósł w górę kamienny nóż, nagle cała kaplica stanęła w płomieniach. Wszyscy spłonęli żywcem. Tylko ja ocalałem. Nie miałem nawet jednego oparzenia. Najwyższy kapłan orzekł, że ciąży na mnie znamie Innosa i rozkazał zabić całą moją rodzinę. To straszne! A ja zostałem skazany na śmierć głodową w grobowcu. Zdołałem jednak zbiec tunelem prowadzącym do morskiego klifu. Wyruszyłem do najbliższego klasztoru Innosa. Jednak szybko okazało się, że mam zadatki na wspaniałego szermierza. Dlatego zostałem paladynem w służbie Boga Ognia. Tak, stoczyłem wiele bitew z pamiątem Beliara. Blizny na mojej twarzy nie pozwalają mi o tym zapomnieć. Wybacz, ale nie wiem po co mi to mówisz. Jeżeli masz wyrzuty sumienia, to... Kiedy po raz pierwszy przybyłeś do naszego obozu, poczułem, że płomień Innosa znowu wypełnia pustkę mojej duszy. Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem, ale ja wolę kobiety. O Boże. Ja też. Nie to miałem na myśli. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale jesteś wybrańcem Innosa i nic z tego nie zmieni, śmiertelny. Ani twoja przeszłość, ani teraźniejszość, ani nawet przyszłość. Bóg Ognia wybrał cię i ma w tym jakiś cel, a ja jako paladyn Innosa będę cię wspierał w twojej walce. Wybraniec Innosa? Skoro tak twierdzisz... Mimo, iż zostałem wydalony z zakonu, wciąż jestem sługą mego Boga. Wiem, że wkrótce stoczysz morderczy bój z potężnym nieprzyjacielem. On także jest wybrańcem swojego Boga, Pana Ciemności. Mogę ci pomóc w tej walce. Gdybyśmy byli w klasztorze, mógłbyś konsekrować swój miecz ku chwale Innosa. Niestety nie ma tu kaplicy, na której mógłbyś poświęcić swój oręż. Jest jednak inna droga. Co masz na myśli? Widzisz, ja nie jestem zwyczajnym kowalem. Potrafię wykować runiczne ostrza. Niestety nie mogę zrobić takiej broni bez odpowiedniego substytutu, jakim jest miecz poświęcony przez Innosa. Zdobądź taką broń, a ja ją dla ciebie przekuję w potężny oręż, który pomoże ci w walce z nieprzyjaciółmi Innosa. Ale gdzie znajdę taki miecz? Tego nie wiem, ale jestem pewien, że Innos wskaże ci właściwą drogę. Bywaj, wybrańcu, i niech płomień Innosa rozświetla twą drogę.
Mi się wydaje, że ja już ten miecz sprzedałam. Poszukiwanie skarbów. Tak, zresztą to byłby miecz dwuręczny, ale ja mam prawdopodobnie artefakty dla Severina, więc oddajmy mu wszystko. Udało mi się zdobyć ten łuk. To świetnie. Daj mi ten łuk. Przyjdź za kilka dni. Dobra, no oczywiście nawet mi na tym nie zależy. Pokaż mi to. Zapraszam. Nie w tym rzecz. Znalazłem relikwiarz i nota. Niesamowite. Podobno w tej skrzyni. Daj mi to. A oto i Znalazłem. W tej skrzyni podobno znajdują się klejnoty z gorła Adnosa. Daj mi to. A oto i Oto misa z krwią demona. Co to za ochystwo? Na posoka wciąż bulgocy. Dawaj ten puchar za... A oto i... Przyjmij ten po... Wspaniała robota. A oto i... Co? Nie mam? Jak nie mam? Jeszcze jeden... Co? No bez jaj. Gral życia... A, ja gral życia... O Jezus. Ja gral życia już sprzedałam. Dobra, tam w dupie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że kolejny będzie już dla nas odcinkiem ostatnim. Jest na to również duża szansa, że będzie. Także ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy się już w kolejnych materiałach. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!